Cześć, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości, czyli Celestynowa. Wchodzimy sobie w mapę Google. Jesteśmy w Celestynowie, mojej miejscowości. Jak to wygląda z satelity? Jestem dokładnie tutaj, jezioro Celestyn. Tutaj kiedyś ktoś mówił, jedna pani, chyba Edyta Piłka, mi opowiadała o tym w jednym z komentarzy na moim kanale, że tutaj chyba w 97 też były drzewa opalone, tak samo jak w tamtym miejscu, gdzie było właśnie przyziemienie UFO. Jakby ktoś nie wiedział, to jest moja miejscowość Celestynów. Ja jestem nad jeziorem Celestyn, co jest najlepsze. Tak ono wygląda. Jest to po prostu ogromne mokradło. Z jeziorem to ma tyle wspólnego, co mój rower z hamowaniem, hamulcem przednim. Jest to po prostu ogromne mokradło, które ciągnie się spory kawałek. W tą stronę ciągnie się mniej więcej z kilometr. Na pół szerokości. Jest to teren po prostu podmokły, ale co jest najfajniejsze, jak zahamowałem hamulcem przednim, to mało do wody nie wjechałem. Ale maszyna widać, że nie zniszczona, bo to przeżyła. Powiem wam tak, to jest bardzo piękne miejsce, gdzie można naprawdę sobie pospacerować. Ja zawsze lubię tu przyjeżdżać tylko po to, żeby, wiecie co, tylko po to, żeby sprawdzać stan wód gruntowych. Jak tu status wygląda? Nawet znać nie lepiej niż tam, gdzie wam pokazywałem wcześniej. Tam to już jest tragedia. No ale czego się spodziewać? Występują tu różnego rodzaju właśnie bociany, czaple, żurawie. Tylko teraz nie widać, bo on tam gdzieś za krzakami chodzi, ale widziałem, że łaził. No. Więc tak to wygląda całe to miejsce. Jest tutaj, powiem wam tak, według mnie to tu powinny stanąć dwa stoły, ławki, jakieś zadaszenie, a nie jakieś takie byle co. No niestety, no, każda miejscowość gości jak może. Okej, trzymajcie się.